Faksymile przywracają starym księgom i tekstom drugie życie. Wiernie odtwarzają każdy detal zabytkowego dzieła, nawet przypadkowe zabrudzenia czy notatki na marginesie. Są z pewnością bardziej dostępne niż oryginały, które na co dzień przebywają w magazynie Książnicy Kopernikańskiej w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Tej starej, zabytkowej książki nie możemy ciągle i wszystkim pokazywać, nie można jej dotykać, a więc te zajęcia przygotowali moi młodsi koledzy na podstawie faksymilów. Z pewnością największą atrakcją spotkania była Biblia Gutenberga, pierwsza na świecie drukowana książka z XV wieku. W związku z tym, że ten egzemplarz jest taki unikatowy, wydawnictwo pelplińskie Bernardinum przygotowało faksymile, wierne faksymile tej księgi. Podczas spotkania w Książnicy nie zabrakło też ciekawostek, jak oryginalna, miniaturowa wersja poezji Adama Mickiewicza z 1898 roku o wymiarach 2x3 cm ze specjalną lupą. W mojej książeczce liczącej 800 stron znalazł się pan Tadeusz, dziady, Konrad Wallenrod, Grażyna oraz wiele, naprawdę wiele innych dzieł naszego narodowego wieszcza. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zbiorki poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej. Pachniały konwaliami i różami. Właśnie, bo tutaj nie ma.